panie doktorze? Jest 27 stycznia 2014 roku. Jesteśmy w Oświęcimiu. Jesteśmy przy torach. I ci ludzie, na co się patrzą ci ludzie? Popatrzcie się tam. Ci ludzie patrzą się, proszę państwa, to są tory, którymi dowożono do Oświęcimia ludzi. Jesteśmy na żwirowisku i to jest krzyż, który właśnie tutaj na tych torach postawiliśmy, koło żwirowiska, tutaj gdzie właśnie Kazimierz Świtoń bił się. Tutaj za plecami widać taki majaczy tutaj w tle. To jest właśnie klasztor karmelitanek. Panowie, chyba wygraliśmy bardzo ważną bitwę. Panie Ruszkiewicz, proszę o komentarz dla Telewizji Narodowej. No ale co tu komentować, to każdy widzi co jest. Starczy popatrzeć. Aż autobus zwolnił. Na pewno zaciekawienie to chyba jest okoliczne. Nie było krzyża. Ducha nad materią. A nagle krzyż, skąd on się tu wziął? Nie? Zaraz tu korki będą. Tymi torami wielu ludzi odbyło swoją ostatnią podróż i zostali zamordowani w tym miejscu. Ale jednak okazało się, że batalia o ducha tego miejsca, która trwała wiele lat, dzisiaj tak jakby została wygrana, prawda? Zwycięstwo ducha nad materią. Jak najbardziej. Trzeci radiowóz. Trzeci radiowóz, ożywienie w służbach tutaj, które służbach mundurowych i niemundurowych, które tutaj. Panowie, ja bym chciał, żeby każdy z was wystąpił na tle tego krzyża, bo to jest ważne wydarzenie. Jest Maciej. Dzień dobry. Maciej, twój głos młodego pokolenia. Głos młodego pokolenia, nie, no naprawdę bardzo fajna inicjatywa. Tutaj z krzyżem, pomijając już fakt, że sama konstrukcja trwała dobę. Budzi respekt. Trwała dobę. Tak, zmarzłeś? Bardziej. Trochę, ale warto było. Zwycięstwo bez użycia oręża. Tak to, proszę państwa, wygląda. Wiele rzeczy udało mi się w swoim życiu przeżyć, ale powiem tak. Jestem autentycznie wzruszony. Telewizja Narodowa brała w tym udział. Dla telewizów Telewizji Narodowej Eugeniusz Sendecki z Oświęcimia. 27 stycznia 2014 roku.